Witam. Pierwsze czytanie w najbliższą niedzielę będzie z Księgi Izajasza. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemuż wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Bardzo fajny fragment tutaj słowa Pana Boga, które przytacza prorok Izajasz. Pan Bóg nas uczy tutaj pewnej prawdy, którą wiele osób nie wierzy, że tak jest, że materialne rzeczy, które pragniemy zdobyć, nie dadzą nam szczęścia. Pan Bóg się dziwi wręcz, że wszyscy kupują i spożywają rzeczy, które nas nie nasycą. Jak miałem krótki epizod z wyższą uczelnią, studiowałem na Akademii Ekonomicznej, tam nas nauczyli pewnej zasady w ekonomii, że potrzeby są tak zwane potrzeby pociągające. Znaczy nie pociągające nas, tylko pociągające jedne drugie, znaczy jeżeli zaspokoimy pewną potrzebę, to z tego wynika potrzeba w nas zaspokojenia kolejnej potrzeby. Jeżeli kupimy sobie, jeżeli mamy pierwsze własne mieszkanie, to chcemy mieć większe. Jak mamy większe, to chcemy mieć własne. Jak mamy własne, to chcemy mieć dom. I po prostu to jest nigdy niekończąca się pogoń za czymś. I to też wynika z tego faktu, tak duża ilość nieszczęśliwych ludzi, którzy mają wszystko. Ludzie, którzy są bardzo bogaci, którzy są milionerami, którzy znani aktorzy na przykład. To są bardzo często ludzie nieszczęśliwi. To są ludzie, którzy mają problemy z alkoholizmem, z narkotykami, którzy się rozwodzą bez przerwy, szukają bez przerwy tego szczęścia, bo wszystko już mają i ciągle nie są szczęśliwi, ciągle nie mogą tego szczęścia osiągnąć. Mieszkańcy krajów skandynawskich mają bardzo wysoki stopień procent samobójstw. Trochę się to obniżyło w ostatnich latach, ale nie dlatego, że oni stali się bardziej szczęśliwi, tylko dlatego, że tam lekarze zauważyli, że jest to problem i się aktywnie szuka tych nieszczęśliwych ludzi, żeby ich ratować przed samobójstwami. Więc to jest celowa działalność obniżania tej ilości samobójstw w Skandynawii. Ciągle jest tam bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi, którzy są bardzo bogaci, żyje się im bardzo wygodnie i ciągle nie mogą tego szczęścia znaleźć. Święty Augustyn powiedział kiedyś: niespokojna dusza moja, dopóki nie spocznie w Panu. Święty Augustyn prowadził bardzo rozwiązłe życie, bardzo takie życie światowe, jak był młodym człowiekiem, był filozofem, podróżował, próbował różnych ideologii, różnych filozofii, i nie mógł tego szczęścia znaleźć. Miał jakąś kobietę, z którą miał dziecko, która nie była jego formalną żoną. No, prowadził życie takie, bym bardzo powiedział, do dzisiejszych czasów by bardzo pasowało. Ciągle tego szczęścia nie mógł znaleźć. I został chrześcijaninem. Poznał chrześcijan, znaczy jego matka była chrześcijanką. Modliła się święta Monika za niego, o jego nawrócenie. I gdy został chrześcijaninem, stał się człowiekiem szczęśliwym wtedy. Pan Bóg nam to tutaj właśnie mówi przez proroka Izajasza. Mówi wam: nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. I taka jest prawda. No, ja w swoim życiu nie byłem nigdy ani bardzo biedny, ani bardzo bogaty, ale był okres taki, że no, już o tym mówiłem parokrotnie. Sprzedałem stare łóżko za $20, bo nie miałem pieniędzy, więc i to już tu w Ameryce. W Polsce, no w Polsce nigdy biedy nie było w domu, ale żyliśmy bardzo skromnie. Wychowałem się w domu bez samochodu, bo rodziców po prostu nie było stać na samochód. Kupno nowego płaszcza dla mamy to była decyzja odkładana z roku na rok, bo zawsze była jakieś wyrzeczenia. Jak kupimy to, to nie kupimy tamtego. Rowerek czy jakieś spodnie czy coś to po siostrze nosiłem starszej. Nie zawsze to były kolorystycznie rzeczy, które mnie zachwycały, no ale takie były realia. I też mi się wydawało, że jakbym tak mógł mieć na przykład samochód moich marzeń, pierwsza rzecz, jaką kupiłem w Ameryce, jak już mnie stać, to było parę lat po przyjeździe, nowego Mustanga sobie kupiłem. I mi się wydawało, że złapałem Pana Boga za nogi. I się okazało, że ten Mustang wcale tego szczęścia nie daje.
teraz mam inny wspaniały samochód, który no, sprawia mi wielką frajdę i przyjemność, ale nie daje mi szczęścia. No, na co dzień tak jeżdżę małym Fiatem, który też mi dużo radości sprawia jazda tym samochodem, ale radość i szczęście to nie jest to samo. No, rzeczy materialne nam mogą powodować pewien uśmiech na twarzy. Mały Fiat jest fajną rzeczą, bo, no, bo przypomina mi dawne czasy młodości, przypomina mi pierwszy samochód, jaki mój tata kupił. BMW no, sprawia mi przyjemność jazda tym samochodem, ale to nie jest szczęście. No. W życiu człowiek ma okresy lepsze i gorsze, ma więcej pieniędzy i mniej, jest, wszystko się dobrze układa i za chwilę się nic nie układa. I takim cyklu cały czas chodzimy, wpadamy, mamy huśtawkę nastrojów. Czasami jesteśmy, śmieją się nam buzie same, czasami mamy płacz na końcu nosa. Ale jeżeli poznamy Pana Boga, jeżeli nasza wiara staje się głęboka, jeżeli ten, mamy prawdziwą relację z Panem Bogiem, to wtedy jesteśmy zawsze szczęśliwi, zawsze. Niezależnie od tego, czy się nam dobrze dzieje w życiu, czy źle. No, poznałem ludzi szczęśliwych, którzy byli biedni i chorzy. Jest na moim forum świadectwo Darka, o którym już chyba mówiłem. Chłopak, który był szczęśliwy, mimo że był śmiertelnie chory. Młody chłopak śmiertelnie chory, który był szczęśliwym człowiekiem. Było to dla mnie tak niesamowite, że pojechałem go poznać osobiście, bo mi się nie chciało wierzyć, że tacy ludzie naprawdę są, ale tacy ludzie są, takie jest chrześcijaństwo, takie jest, jeżeli poznamy Pana Boga, jeżeli Go pokochamy, jeżeli wejdziemy w relację z Panem Bogiem, to nic nas od tego szczęścia, od tej miłości z Panem Bogiem nie oddzieli. I o tym mówi święty Paweł w swoim liście do Rzymian, pisze, co usłyszymy w czasie drugiego czytania. Święty Paweł pisze: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? A we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bóg nas zawsze będzie kochał. Nic nas nie może odłączyć. Aniołowie, zwierzchności, moce, ani co wysokie, to są wszystkie chóry anielskie. To święty Paweł wymienia różne moce, dobre i złe. No, w tym sensie, że ani nic dobrego, ani nic złego, ani diabeł i szatan, jego pachołkowie nas nie odłączą od miłości Pana Boga. Tylko jest ciekawa rzecz, na którą niewiele osób zwraca uwagę. W całej tej liście nie ma grzechu. Bo grzech może nas odłączyć od miłości Pana Boga. Nie w tym sensie, że Bóg nas przestanie kochać. Bóg nas kocha jako grzeszników. My wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tylko my się wyłączamy z tej jedności z Panem Bogiem. Bo nie utrapienia, nie ucisk, nie prześladowania, czy głód, czy niebezpieczeństwo, nie zły, nie diabeł i nie śmierć nawet nas oddzieli od miłości Pana Boga. Ale grzech nas oddzieli od miłości Pana Boga, bo sami od tego Boga odchodzimy. Bóg na zawsze uszanuje naszą wolną wolę. I jeżeli my nie chcemy żyć w relacji z Panem Bogiem, jeżeli jesteśmy wrogo nastawieni do Pana Boga, albo przynajmniej obojętnie, to Bóg to uszanuje. Bóg nas nie zmusza do miłości. No, to jest ten przeklęty dar wolności. No, po prostu to jest to ryzyko, że możemy przegrać nasze życie, ale Bóg pragnie, byśmy wolni byli w wyborze Jego miłości. Bóg nas nie stworzył marionetkami, nie pociąga nas za sznureczki, nie mówi, że ten pójdzie na pewno do piekła, ten pójdzie na pewno do nieba, jak Kalwin uczył, tylko Bóg nas stworzył wolnymi. Bóg pragnie zbawienia każdego z nas, ale wybór należy do nas. Mamy naprawdę wolną wolę, naprawdę my możemy wybrać Pana Boga. I nic nas w życiu od Pana Boga nie odłączy, tylko my sami poprzez grzech możemy od Pana Boga odejść, mimo że Bóg nas zawsze będzie kochał. Nawet wtedy, kiedy od Niego odejdziemy, to Bóg nas zawsze kocha. Bóg zawsze płacze za nami, jak ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym. I dlatego, jeżeli odeszliśmy teraz od Pana Boga, powróćmy po prostu, przeprośmy Go. Nawet jak upadliśmy już 77 razy, przeprośmy Pana Boga jeszcze raz, postanówmy się nawrócić szczerze
I wróćmy do Pana Boga. On na pewno go to ucieszy. Na pewno jest większa radość w niebie z jednego nawróconego niż z 99 sprawiedliwych. Ewangelia dzisiejsza brzmi tak. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamawszy chleb, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomku. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Pierwsze rozmnożenie chleba. Opisują to wszyscy ewangeliści. We wszystkich 4 Ewangeliach jest to opisane. Wszyscy podążali za Panem Jezusem, ale podążali nie dla chleba, bo jeszcze tego chleba im nie dał. Podążali, żeby usłyszeć, co On mówi. Pan Jezus w taki sposób przemawiał do ludzi, że przyciągał tłumy za sobą. Tysiące ludzi za Nim szły. Co Pan Jezus zrobi? Uzdrowił ich chory. Więc gdyby szli dla jakichś zdobyczy materialnych, to w tym momencie, jak już uzdrowił chorych, to mogliby iść do domu, ale jednak oni już weszli w jakąś relację z Panem Jezusem, już Go pokochali, już nie mogli się bez Niego obejść. Na dodatek nie myśleli właśnie o rzeczach materialnych. Zauważcie, że poszli nieprzygotowani, poszli i siedzieli tam do wieczora w odległym miejscu w pustyni, na nogach, więc do domu było daleko, wieczór zapada i nikt nie myślał o materialnych sprawach, nikt nie myślał o jedzeniu, ale Bóg nie zapomina o naszych potrzebach. Bóg zawsze pamięta, że my potrzebujemy. Jeżeli będziemy się troszczyć o zbawienie, to Bóg nam resztę da, więc tak jak tutaj Bóg ulitował się nad nimi i rozmnożył chleb i ryby i nakarmił te tłumy. Jest tu pewna symbolika liczb, bo było 5 chlebów i 2 ryby. No, różne interpretacje słyszałem tego. Te 5 chlebów głównie nawiązuje do Tory, do pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu, że po prostu Pan Bóg ich karmił Słowem Bożym, że ta kwintesencja Pisma Świętego, Biblia, której tradycyjnie autorstwo się Mojżeszowi przypisuje, w którą wierzyli i faryzeusze, i saduceusze, i mieszkańcy Samarii też uznawali pierwsze 5 ksiąg Biblii za natchnione Słowo Boże. 2 ryby mogą symbolizować Stary i Nowy Testament, albo mogą symbolizować Żydów i resztę świata. I po zjedzeniu zostało 12 koszy ułomków chleba. 12 koszy, no to 12 pokoleń Izraela albo 12 apostołów i my wszyscy, którzy jesteśmy uczniami tych apostołów, czy potomkami uczni tych apostołów. Nie jest jednak taka ważna ta symbolika tych cyfr, bo nie to jest istotą tego przekazu, tylko ważne jest właśnie to, że Pan Jezus zatroszczy się o nas, jeżeli Mu zaufamy, jeżeli wejdziemy w relację z Nim, jeżeli pójdziemy za Nim po to, żeby usłyszeć Jego naukę, to nie musimy się martwić o rzeczy materialne, bo On o tym nie zapomni, On o nas będzie pamiętał. No i jeszcze na koniec, zwłaszcza w Ameryce, nie wiem, czy w Polsce takie rzeczy się zdarzają, ale w Ameryce parę razy się spotkałem z taką interpretacją tego cudu, że to tak naprawdę to nie był cud, że tak naprawdę cud polegał na tym, że ludzie, no jak zobaczyli, że wieczór zapada i że inni są głodni, to zaczęli się dzielić tym chlebem, który mieli schowany, i zaczęli się dzielić z sąsiadami.
Więc tak naprawdę to ten cud polegał na tym, że miłość międzyludzka się ukazała i wyciągnęli ten schowany wcześniej chleb. Ojciec Pacwa, czy Pakła, jak to się wymawia po angielsku, polski jezuita, który w radiu EWTN prowadzi parę audycji po Matce Angelice, który zna doskonale arabski język, który jest też kapłanem, jest nie tylko jezuitą obrządku rzymskiego, ale jest też kapłanem jednego ze wschodnich obrządków, koptyjskiego, a w koptyjskim kościele, w którym liturgia jest po aramejsku odprawiana, mówi, że opowiedział swoim przyjaciołom, Arabom, chrześcijanom arabskim o takiej interpretacji tego warsztatu, to im się oczy ze zdumienia otworzyły i nie mogli się nadziwić, że ludzie na zachodzie mogą tak bzdurną interpretację tego cudu, w ogóle, że im w ogóle do głowy coś takiego przychodzi. Dla nich jest nie do pomyślenia, żeby ktokolwiek ukrywał jakiekolwiek jedzenie przed przyjaciółmi i dopiero na skutek cudu się podzielił ze wszystkimi. To są ludzie tak życzliwie podchodzący do innych i tak dla nich gość jest tak ważną osobą, co zresztą mamy przykłady w Biblii. Jeszcze dużo bardziej 2000 lat temu niż teraz. Wtedy wręcz stawało się na głowie, żeby ugościć kogoś. Wtedy nikt nie przeszedł drogą, żeby go nie zaprosić do środka i nie nakarmić i nie napoić. To wynikało z samego faktu, że to były koczownicze ludy żyjące na pustyni i nieudzielenie pomocy komuś się wiązało ze skazaniem go na śmierć, więc oni to mieli w swej naturze, we krwi. Więc jeżeli by tam te tłumy ludzi miały swoje zapasy jedzenia, to byłoby zupełnie naturalne, żeby się wszyscy podzielili ze sobą. Cały opis tego cudu polega właśnie na tym, że ci ludzie byli bez jedzenia na tej pustyni, że jedyne co mieli to te 5 chlebów i 2 ryby. I to cudowne rozmnożenie chleba jest rzeczywiście cudownym rozmnożeniem chleba. Jest też istotne jedna rzecz, żeby zwrócić uwagę, że słownictwo, jakie jest tutaj użyte, zamknąłem sobie, ale zaraz znajdziemy szybciutko, jest dokładnie tym samym słownictwem, które jest potem w wieczerniku podczas pierwszej mszy świętej. I jest to słownictwo, które słyszymy my podczas każdej mszy świętej. Pan Jezus powiedział, Mateusz 13 to było? 13 rozdział, czy to było 14? 14 rozdział, werset 13. Nie mamy, kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął, pobłogosławił, połamał i rozdał uczniom. Dokładnie tak samo jak w wieczerniku, tam Pan Jezus też wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał uczniom. Także tutaj mamy zapowiedź Eucharystii. Tak jak nie dość, że tutaj właśnie Pan Jezus pokazuje, że jest nowym Mojżeszem, tak jak Mojżesz nakarmił tłumy na pustyni poprzez mannę, tak tutaj Pan Jezus przez te chleby karmi swój nowy lud wybrany na pustyni. Na dodatek właśnie jest tu po raz pierwszy użyte to słownictwo, które słyszymy podczas podniesienia, podczas każdej mszy świętej. Dużo lepiej to widać w Ewangelii świętego Jana, gdzie w jednym rozdziale jest właśnie najpierw przypowiedź o podzieleniu chleba, a potem słowa Pana Jezusa dotyczące właśnie Eucharystii, o tym, jak Pan Jezus mówi, że musimy Jego ciało spożywać i pić Jego krew.